Siemanko, dzisiaj chciałem Wam przedstawić dosyć prostą czynność, jaką jest wymiana świec w motocyklu. Dzisiaj będziemy zajmować się Gixxerkiem 600. Pierwsze co należy zrobić to, wiadomo, dostać się do świec. A co za tym idzie? Odkręcić kanapę, odkręcić zdjąć boczki tutaj. Teraz odkręcamy bak. Jedna śruba do baku. Jeżeli ktoś posiada oryginalny dziabąk do podnoszenia baku, to można z niego skorzystać. Jak nie, to trzeba niestety improwizować. Jakieś inne druciki, nie druciki, tu gdzieś szczotka albo cokolwiek, żeby podeprzeć bak. W niektórych przypadkach, jak tutaj, okazuje się, że wężyki odprowadzające paliwo przelewowe, wężyki są za krótkie, więc trzeba je wypiąć. A dalej wypinamy wszystkie czujniki z obudowy filtra. Zaraz będziemy obudowę filtra odkręcać. Rozkręcanie tej obudowy nie jest jakąś konieczną czynnością, ale umożliwi nam zweryfikowanie samego filtra powietrza, a także umożliwi bardziej swobodne tutaj poruszanie się pod bakiem. Zrobimy sobie po prostu troszeczkę więcej miejsca. W tym wypadku filtr był już w stanie agonalnym, co zresztą zaraz zobaczycie. Ale na usprawiedliwienie właściciela mogę powiedzieć, że motocykl porusza się w naprawdę bardzo trudnym terenie, piaszczystym, gorąco i tak dalej, po Wyspach Kanaryjskich jeździł, więc tak to wygląda. Dalej odkręcamy całą obudowę dolną filtra, to jest to jedna śrubka przy główce ramy, a także na każdej gardzieli przepustnicy jest obejma, taka skręcana na śrubkę imbusową. Niestety dojście do nich jest bardzo trudne, więc trzeba sobie pomóc latarką i użyć troszeczkę swoich tam umiejętności manualnych. Teraz będziecie mogli zobaczyć, jak te cybanty wyglądają. Normalnie serwisówka mówi, że dojście jest przez ramę, przez tą dziurkę, którą tutaj widzicie z boku. Należy gdzieś tam jakiś długi śrubokręt przełożyć i odkręcać, jednak nam się to nie udało, nie wiem, o co chodzi. Czy tutaj już było coś grzebane wcześniej, czy nie, ale nieważne. Dalej odpinamy oczywiście kostki z cewek. Tutaj cewki są integralną częścią fajki. Najlepiej odłożyć sobie je w tej samej kolejności, w której wykręcaliśmy, żeby później nie było żadnych problemów. Przy wyciąganiu tych cewek nie pomagamy sobie żadnymi narzędziami, po prostu chwytamy, możemy delikatnie pokręcić prawo-lewo i wyciągnąć. Dalej oczywiście używamy klucza do świec i wykręcamy pojedyncze świece. Tutaj świece były już też dosyć zużyte, co zresztą będzie widać zaraz na porównaniu. Ta część biała już tam widać delikatnie przypalona. Pamiętajmy, że oryginalnie świece nie do końca mogą zgadzać się z serwisówką, jeśli chodzi o przerwę między elektrodą, więc najlepiej mieć szczelinomierz i ustawić sobie tą przerwę. W Gixie jest to 0,708 mm. No i następnie po ustawieniu tej przerwy oczywiście wkręcamy delikatnie świece. Najpierw palcami, a później kluczem delikatnie dociągamy, bez użycia żadnej siły, po prostu wszystko delikatnie, z wyczuciem. Po zamocowaniu oczywiście wszystkich świec, pamiętajmy, żeby wpiąć kostki na cewki, połączyć wszystkie kabelki, które tam przy okazji porozpinaliśmy, żeby dojść do świec. No i oczywiście wszystko skręcamy w odwrotnej kolejności. Próba generalna, wszystko działa. Mam nadzieję, że filmik się podobał i dzięki niemu będziecie mogli samemu wymienić sobie świece w motocyklu. Tym samym zachęcam do subskrybowania i lajkowania mojego fanpage'a. Trzymajcie się, pozdro!